opowiesz mi jakąś bajkę? Oj, Wnusiu, babcia już nie pamięta żadnej bajki. Babciu, ale ja tak bardzo cię proszę. Oj, Wnusiu, Wnusiu, jesteś taki kochany. I jak ja mam ci odmówić? No dobrze. Spróbuję przypomnieć sobie jakąś bajkę. A więc dawno, dawno temu. A może to było całkiem niedawno? Nieważne. Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami. Tych rzek to chyba trochę mniej było. Trzy, a może cztery. Mniejsza z tym. Żyły wraz z ojcem, macochą i dwiema córkami. Dziewczynka, którą zwano Kapciuszkiem. Kapciuszkiem? Babciu, chyba coś ci się pomyliło. Ależ nie, mój drogi. Dziewczyna najbardziej na świecie nie lubiła niewygodnych butów, dlatego zawsze chodziła w kapciach. Była z niej panienka ładna i delikatna, a przy tym niezwykle zręczna. Mimo to macocha była dla swej pasierbicy oschła i nieprzyjemna. Macocha. Wszyscy mówią o mnie, że jestem bardzo złą kobietą, a przecież to nieprawda. Nieprawda? Oczywiście, że nieprawda. Ja bardzo kocham swoje córki, męża, a zwłaszcza swoją pasierbicę, Kapciuszka słodkiego, i dlatego ciągle chcę z nią przebywać i patrzeć, jak się krząta. Bo nie mogę się bez niej obyć. Kapciuch, napal w piecu, pozamiataj, posprzątaj, gotuj obiad. No i rusz się w końcu, dziewczyno, nie mogę sama wszystkiego robić. Dlaczego tak krzyczysz? Z moim słuchem wszystko w porządku. Tato, powiedz jej coś, ona na mnie krzyczy. Babusia ma rację, córu. Dziewczyna w twoim wieku musi się wielu rzeczy nauczyć. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym... A to, zapomniałam, jak to dalej szło. W każdym razie nie pójdzie to na marne, bo męża szukać musisz. A teraz o dobrą partię trudno. Dlatego pracuj wytrwale, a Bóg ci w mężu wynagrodzi. Moje siostry też mogą przecież coś robić. Im to niepotrzebne. Spójrz na nie. One i tak mężów nie znajdą. Cicho, cicho. Bądźcie cicho. Chyba ty słyszał. Chyba ktoś coś ogłasza. Ktoś coś ogłasza, ktoś coś ogłasza. Ujrzyjmy przez okno. Królewska rodzina Cynastrowskina znaleziona. Z tego powodu, zwłaszcza ważnego dla księcia, wszystkie konne z okolicy zaproszone są na wielki bal. Tylko zwinne rączki zdążą przygotować piękne stroje i fryzury, bo uroczystość odbędzie się już jutro. Mamo, mamo, ale czad, idziemy na bal! Nie kapcie, szukuje nasze wyjściowe sukienki i niech czyści nam lakierki. My, co prawda, jesteśmy piękne i bez tego, ale musimy wyglądać słodko, jak cukierki! Chyba jesteś niepoważne. Przecież ja jeszcze muszę przygotować strój dla siebie. Ja też chcę iść na bal. Wyjmij to sobie z głowy. Przecież wszyscy będą tam w pięknych lakierkach, a ty masz tylko te swoje ulubione kapcie, z którymi się nie rozstajesz. Chodźcie, córeczki, musimy się śpiewać na bal. Chodźmy, chodźmy. Tato, ona mi nie pozwoli iść na bal. Czuj, pomyśl ty. Co za partia z tego księcia. Leniuchuje cały dzień. Nie ma ochoty poszukać sobie żony. A nawet bal muszą za niego organizować rodzice. A poza tym słyszałam, że to wcale nie taki przystojniak, za jakiego powszechnie ukoją. Chociaż przystojniak czy nie, całkiem niezła partia dla każdej dziewczyny. Przecież, jeśli nie jest samodzielny i obrotny, to ma dużo pieniędzy. A poza tym, ty jesteś taka sprytna, że przygotuje stroje i lość i dla siebie. O, i w kapciach wyglądasz pięknie. Chodź, pomogę ci przyszykować ubranie. Dziękuję, tato.
Kapciuszek od razu zabrał się do roboty, uprał i wyprasował sukienki. Potem zabrał się za włosy. Zawałkował, zalokował, rozwałkował. No, zrobił te... papiloty. Nie zwolniło go to oczywiście od codziennych obowiązków domowych. Musiał posprzątać, pozamiatać, ugotować obiad. Wiesz, babciu, żal mi tego kapciuszka. Nie też, chłopcze. Następnego dnia siostry od rana biegały, mierzyły suknie, układały włosy. Kapciuszka posadziły w kącie i kazały mu czyścić lakierki. Dziewczyna tak się napracowała, że pot kapał jej z czoła. Ale macocha i siostry wciąż były niezadowolone. Tutaj? O, tu jeszcze doczyć klamerkę. Tu? Jest jeszcze tusta plamka. No, co się, zostawiłaś rysy? Mam już dość waszych wokół. Też coś? Jak wam się nie podoba, to czyśćcie sobie same. Tak się przez was męczyłam, że nie mam już siły przygotować strój dla siebie. Tato! Biedurka na basio! Taki strój! Macocha z córkami udały się wreszcie na bal, a kapciuszek usiadł przy stoliku i płakał. Nagle, nie wiadomo jak i skąd... Nie, to nie tak. Nagle po prostu ktoś zapukał do drzwi. Czego one jeszcze chcą? Może znowu doszukały się jakieś rysy na lakierkach. Już idę. Cześć, to ja, ciotuszka Pietruszka. No co, nie przywitasz swojej chrzestnej matki? Wybacz, ciociu, ale nie mam nastroju do czułych powitań. A co się stało? Bardzo zła macocha i bardzo złe córki poszły na bal podrywać księcia. Ja byłam tak zmęczona przygotowywaniem strojów dla nich, że na wystrojenie siebie nie miałam już siły. I chociaż wiem, że następca tronu to próżniak i obibok, to i tak mi przykro. I po co te łzy? Przecież wiesz, że jestem wróżką. I mogę ci wyczarować piękny strój. Z tej oto starej zaczarowanej walizki. Oto i... Och, dziękuję, ciociu. Jakie piękne kapcie. Dziękuję. Na mnie już czas. Pamiętaj tylko, że przed północą musisz wrócić do domu, bo o północy czar pryśnie i twoje piękne kapcie znowu zamienią się w stare trepy, więc pamiętaj. Dobrze, ciociu, będę pamiętać. Jeszcze raz dziękuję. Żegnaj, mój słodki kapciuszku. Żegnaj, ciociu. Szerokiej drogi. Pa! I kapciuszek pobiegł na bal. Tam już wszyscy bawili się wesoło. We'll be right back.
Ja to co innego. Wy obie jesteście się warte pitan od siedmiu balet. To ja jestem królową balu i książę będzie mój. Atmosfera była jednak nieco napięta. Zwłaszcza między pannami, bo każda z nich chciała oczarować księcia. Książę! O, ja nieszczęśliwy! Tyle trudu musiałam sobie sama przychodząc tutaj! Dlaczego ja muszę tak cierpieć? Zostawcie jej spokoju! Ja nie chcę tańczyć! Ja chcę spać! O, jakie piękne kapcie! Jakie oryginalne! Na pewno są bardzo wygodne! Ach, gdybym mógł takie mieć! A może zatańczymy? Czy ja wiem? Muzyka! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. Tak to właśnie w tańcu poprosił książę kapciuszka o rękę, a raczej o kapcę. Hurra! Nie ciesz się tak, mój drogi. Posłuchaj, co było dalej. Zachwycona dziewczyna już miała się zgodzić, gdy nagle zegar zaczął wybijać północ. Kapciuszek przypomniał sobie o przestrodze ciotuszki Pietruszki. Szybko wyrwał się księciu i zaczął uciekać. Niestety, po drodze zgubił jednego kapcia. Znalazł go książę przy mierzu. Pasował do jego stopy jak ula. Od tej pory jedynym zajęciem następcy tronu było poszukiwanie drugiego kapcia. Wszystkie swoje kapcie i z niecierpliwością czekały na przybycie księcia. Kapciuszek tymczasem sprzątał, jak zawsze. I z rozmarzeniem wspominał bal i wspaniałego królewicza, który jako jedyny na świecie nie śmiał się z jej kapci.
piękne. Te są ładniejsze. Nie, nie, o, prawda, na pewno muszę się zapytać. Te bardzo ładne. Książę! Czekajcie, dziewczęta, zostawcie to mnie. Witaj, najjaśniejszy panie, w naszych skromnych progach. Tu na pewno znajdziesz właścicielkę tego godnego kapcia. Usiądź, proszę. A ty, co ty tu jeszcze robisz? Chodźcie, co chodźcie z tymi kapciami. Proszę, książę. Ten za duży. Za duży. Może ty, książę? Ten za mały. Za mały. Proszę. Ten nieładny. 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 Może te? Ten jest bardzo niewygodny. Niewygodny. A ten? Ten się porwał. Porwał. Ewy, dajcie mi spokój. Tu nie znajdę kapcia, o którym marzę. Nie. Książę! Książę! Ja jeszcze mam kapcia, który mi się spodoba. Na pewno nie. O, to właśnie ten, którego szukałem. Teraz zostaniesz moją żoną i kapcie będą moje. Chętnie zostanę twoją żoną. Nawet za cenę tych kapci. One i tak nie były takie wygodne. Sami widzicie, jacy oni są szczęśliwi. Książę ma wygodne kapce, a kapciuszek zdobył bogatego męża. Tak to właśnie kończy się historia naszego kapciuszka. A może właśnie teraz dopiero się zaczyna? Dla państwa młodych, właśnie tu, na rozpoczętą drogę, życzenia słodkich dni i wygodnych kapci na nogę. Wasza miłość, litła wciąż i było z nas ludzi. Niech przygód kapci tych waszych skrawków. Racja, brachu! Toast wzniesiemy! Za zdrowie państwa młodych zgodnie wypijemy. Za zdrowe stopy, wygodne buty i za szlafroczek księcia troszkę już nadpruty. Racja, brachu, to raz niesiemy, za zdrowie państwa młodych zgodnie wypijemy. Za zdrowe stopy, wygodne buty i za szlafroczek księcia troszkę już nadpruty. Muzyka! Lewe do prawego! Drodzy Państwo, obejrzeli Państwo premierę spektaklu w wykonaniu Teatru Dziecięcego działającego przy Centrum Kultury w Połczynie Zdroju.